Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, na ile to jest prawdą, ale podobno nie żyje doktor Zbigniew Hałat. Doktor Zbigniew Hałat był na pewno wiceministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. W Afryce działał jako epidemiolog. W Polsce zasłynął jako nieugięty przeciwnik tak zwanych. No i według mnie mówił prawdę o tym zjawisku. Nie wiem, na ile to możliwe, że jest faktycznie, rzeczywiście jest umarł. Niemniej byłaby to ogromna strata dla nas, dla Polaków. Dla mnie, gdyby to było prawdą, to byłoby kolejna śmierć przeciwniku czy przeciwnika systemu. Dołączyłby w ten sposób do grona takich znakomitości jak pan Andrzej Leper, generał Papała, Popiełuszko, ksiądz Popiełuszko, przepraszam, ksiądz Zdzich. Niedawno w dziwnych okolicznościach poniósł śmierć Ryszard Hołowaty. W więzieniu siedzi Sławomir Dul i wielu innych, o których ja nie wiem. A, no i oczywiście bardzo znani pan Osadowski i Olszański. System powoli, mówię powoli, powoli, ale ciągle domyka. Mam nadzieję, że to jest jakaś bardzo nieprzyjemna kaczka dziennikarska. No cóż, zostawię Państwa w tym smutnym, znaczy dla mnie osobiście. Mam nadzieję, że to w dalszym ciągu, że to nie jest prawdą. Że ktoś celowo wpuszcza takie coś, żeby właśnie osłabić człowieka. Nie, nie. Nie żegnam się z panem doktorem Hołatem. Bo to wszystko jest bardzo dziwne. Jeszcze jest ogłoszono śmierć. Znaczy pogrzeb nawet już po śmierci. Pozdrawiam Państwa.